Witajcie, witajcie. W drugiej rundzie niemieckiej Bundesligi moja drużyna z Drezna rywalizowała z ekipą Werderu Brema. Przez lata Werder był jedną z najlepszych drużyn w lidze w ostatnich sezonach. No nie wygląda już to tak różowo, chociaż nadal jest to ekipa złożona z silnych zawodników. No i to oni byli faworytami tego meczu. Mi przyszło rywalizować z francuskim arcymistrzem Fresinetem i... Tak jak napisałem w poście na Facebooku, to była powtórka nawet nie tylko jednej partii, ale całego weekendu z lutego, bo w lutym czarnymi zaczynałem od. B... Białymi zacząłem od Fresine i potem grałem z Brykiczem. A tutaj zacząłem od Brykicza czarnymi i białymi w drugiej partii z Fresine, Także można powiedzieć, że déjà vu. I jeśli chodzi o dzisiejszą partię, no to. Warto nadmienić, że w niemieckiej Bundeslidze te zjazdy prawie zawsze mają dwie partie i o ile sobotnia runda jest grana o stosunkowo normalnej porze, czyli o 14, to te niedzielne rundy rozgrywane są o godzinie 10 rano, co jak wiadomo dla szachistów jest zawsze jakimś tam wyzwaniem. Warto też... Zwrócić uwagę na to, że w sobotę zazwyczaj ma miejsce jakaś taka niewielka bądź wielka integracja, czyli wspólne wyjście na kolację. Ono się czasami przeciąga, więc de facto bywa tak, że wraca się do pokoju dziewiąta, dziesiąta wieczorem więc w zasadzie człowiek już chce tylko położyć się spać i rano siadać do gry. Także te niedzielne partie są dość specyficzne, różnie bywa z czasem na przygotowanie. Bardzo często te partie są stosunkowo spontaniczne i no, można powiedzieć, że albo bardzo nudne, bo wiele partii kończy się po 20 ruchach, tyle ruchów trzeba wykonać, żeby móc zaproponować remis. Bądź bardzo emocjonujące. Ja myślę, że ta moja dzisiejsza partia raczej kwalifikuje się do tego. Miana partii emocjonującej, no ale o tym przekonamy się za chwilę. Zobaczmy, jak to się zaczęło. Ja tak jak ostatnio najczęściej rozpocząłem od ruchu E4. Fresiné odpowiedział E5. Warto zwrócić uwagę, bo o tym nie powiedziałem, że Fresiné to gracz, który miewał ranking ponad 2700. Jest graczem ode mnie 2 lata starszym, czyli ma albo 3 lata starszym, czyli ma 40 bądź 40. Plus lat. To zawodnik, który znany jest m.in. z tego, że był sekundantem Magnusa Carsena, ale również z tego co wiem Kramnika. Wiedza ogromna. Ostatnio trochę mniej aktywny, ale nadal można go zobaczyć w barwach reprezentacji Francji. Zawodnik o naprawdę dużych umiejętnościach, chociaż właśnie w, w tym wieku już bardziej skupia się na pracy trenerskiej niż zawodniczej. E5 ja skoczek F3, skoczek C6 goniec z B5. Tutaj nie byłem pewien, czy przeciwnik nie pójdzie w kierunku Berlinki, ale wybrał A6 i po koniec E7 ja zdecydowałem się na ruchem D3. Wiadomo, że to coś daje, coś zabiera. Przeciwnik znaczy o, o co chodzi na to na wieża E1 przeciwnik najczęściej szedł w kierunku marszala. Ja tego marszala nie chciałem, więc zagrałem D3. Przeciwnik B5, goniec B3 i Roszada. W partii przed 10 laty, bo też grałem z Fresina 10 lat temu na Bundeslidze, zagrał D6, tutaj zdecydował się na Roszadę. I ja to tak popatrzyłem naprawdę minimalnie. Zdecydowałem, że zagram skoczek C3, D6, A3, skoczek A5, goniec A2 i goniec E6. Ta pozycja stała u mnie w przygotowaniach, jest to dość taka... Znana sytuacja, sporo partii ostatnio było zagranych, i tutaj stwierdziłem, że sobie pomyślę przy szachownicy, bo najczęściej spotykane obecnie jest B4. Na co trochę partii było granych w ten sposób? Gonie z G5, skoczek G4, żeby uniknąć wymiany gońca na skoczka. Jakaś tak mniej więcej z tego co pamiętałem się teoria tutaj. Prezentowała. Tymczasem ja zagrałem go nie z G5 i tutaj śmieszna sprawa, bo Fresiné po partii był przekonany, że tak grał z nim Rauf Mamedow. Ja sprawdziłem potem, bo już myślałem, że się bardzo źle przygotowałem. Rauf Mamedow grał w tej pozycji gonie z D2, czyli zupełnie inny ruch. Ja zagrałem go nie z G5. No i to jest ciekawy ruch. To, to tutaj według komputera żadnej przewagi nie ma. No i też mi się wydaje, że raczej jej nie ma, ale można białymi stawiać pewne trudności. No i pierwsza trudność jest taka, że ja chciałbym w jakimś tam momencie zbić tego skoczka i liczyć na to, że skoczki będą lepsze niż gońce w tej pozycji. Przeciwnik zagrał C5, bo to najsensowniejsze posunięcie w tym układzie. Ja zbiłem i zagrałem skoczek D5. Skoczek C6, żeby skoczka poprawić. On tam już swoją rolę spełnił. C3, żeby nie było skoczek D4. G6, żeby mieć możliwość odejścia gońcem. Oczywiście ja mogę w każdej chwili tutaj zbić i to jest mniej więcej równa pozycja, ale, ale chciałem jeszcze tu powalczyć. Zagrałem Hetman D2, co było mniej więcej ostatnim ruchem mojego przygotowania. I już nad tymi ostatnimi ruchami Fresinę trochę myślał, bo już widzicie że. W tym momencie po końcu G5 zużył no, 16 minut. Tutaj zużył kolejne kilka minut. Tutaj 7 minut, i po Hetman D2 znowu myślał. Po partii stwierdził, że on rozważał ruch gonie z G4. No, ale to jest troszkę dziwny ruch, bo właściwie nie wiadomo do końca o co mu chodzi. Ja myślałem, że Hetman E3 mogę zagrać i na gonie z G7, H3, jak tutaj to B4. No, i już widzimy pewien nacisk na tego pionka. Zresztą to jest jeden z celi ruchu Hetman D2, że ten Hetman może pójdzie tu. Może się przyda to, że kontroluje pole H6, może jeszcze coś innego. Taki ruch elastyczny no i dodatkowo goniec G4 nie jest związaniem. Chociaż zauważmy, że wymiana gońca na dowolnego skoczka nie jest wielkim marzeniem czarnych. Ona nie musi być zła, ale w sytuacji przy różnopolowych gońcach, gdzie ten goniec może być lepszy od tego gońca, trzeba bardzo uważać czarnymi na tego typu wymianę. Po hetman d2 przeciwnik zagrał ruch wieża b8 po długim na myślę. No i to jest myślę przekombinowanie, bo jeżeli czarne chcą tutaj zrobić nazwijmy to głęboki ruch, to chyba lepiej zagrać wieża c8, żeby wieża broniła skoczka. Wtedy pozycja czarnych wydaje się stabilniejsza. Natomiast wieża b8 jest trochę przekombinowane. Mój przeciwnik po partii stwierdził, że to profilaktyka przeciwko posunięciu a4 i wtedy na b B4 jak rozumiem, to można tutaj, nie wiem, może w ten sposób jakoś reagować, chociaż wcale nie jestem pewien, dlaczego to miałoby być dobre, ale może jakaś tego, a tutaj oczywiście skoczek B3 zapomniała, czyli no, taki może był sens tego, że, bo jeżeli czarne grają, zauważmy, czarne grają A5, to A4 już jest silne, bo B4, goniec C4 nie ma ruchu skoczek A5 i to może być nieprzyjemne. Nie, nie, jakoś tak niezdarnie te czarne piony stoją. Natomiast wieża B8, taki trochę przekombinowany ruch, tak mi się wydaje. Jeszcze myślę, że istotne jest zauważenie, że pogonie z G7 białe mają bardzo ciekawą ideę skoczek G5. Teraz taktyczne uzasadnienie jest takie, że pogonie z H6 można pobić. Bicie oczywiście nie ma sensu, trzeba pobić tutaj. Skoczek D8, coś bije na D8, czy wieża, czy skoczek nie ma znaczenia i tu chyba biały stoją lepiej, tak mi się wydawało. Miałem takie przeczucie, że nawet może G3, F4 można zagrać. Ten goniec się tutaj trochę plącze, nawet samo F4 jest ciekawe, bo tego typu pozycje też mogą być dla białych troszeczkę lepsze. No. Po skoczku g5 właśnie wydaje mi się, że to może być nieprzyjemne, bo nawet skoczek e6 pojawia się z, yy, myśl. Powiedzmy, nie wiem, czarne odchodzą, yy, chociaż na, akurat na odejście to f4 fajnie wygląda, żeby jeszcze rozruszać wszystkie możliwe figury w kierunku pola f7. I białe zaczynają tu łapać wiatr w żagle. Yy, stąd, yy, no chyba dlatego przeciwnik nie zagrał ruchu goniec g7, zagrał to wieża b8 i ja tutaj... Długo nie myślałem, zresztą w ogóle po partii przeciwnik się mnie zapytał, dlaczego ja tak szybko grałem. Ja nie, nie umiałem mu odpowiedzieć, ale no, grałem to, co mi głowa, że tak powiem, podpowiadała. I tutaj. Zagrałem ruch H4. Bardzo mi się ten ruch podobał. Nie wiem, czy on jest dobry, ale mi się wydawało, że to jest bardzo sensowny ruch. Dlaczego mi się tak wydawało? W sumie to nie wiem. Natomiast miałem plan zagrać skoczek g5 mimo wszystko i wydawało mi się, że ten ruch jest po prostu przydatny. Liczyłem przez pewien czas go nie z g4, bo to wygląda sensownie. Wtedy skoczek g5, już chciałbym f4, przeciwnik h6, Teraz przez moment zastanawiałem się, czy tutaj nie można zrobić jakiejś zadymy, typu tak, goniec odchodzi i F5. I nie wiem, wygląda bardzo kusząco, przyznam się szczerze, przynajmniej dla mnie. Może normalni zjadacze chleba powiedzą, że to wariactwo, ale mi się podobało. Może jakaś zadyma, bo ten goniec się tutaj może zgubić. Jak zagram F6, no to może nic nie wygrywam, ale powiedzmy, no nie wiem, jakiś tam ruch, powiedzmy taki F6 goniec H8. No, tego typu pozycje pomimo figury więcej wydają się, że białe lada moment, jakiegoś mata tutaj dadzą, nie wiem, Hetmana na H4. Ja bym takie coś brał w ciemno. Także wydawało mi się, że po goniec G4, co skoczek G5 jest naprawdę końśliwe. Natomiast mój przeciwnik zagrał goniec G7. No ruch logiczny, oczywiście bić tutaj nie można, bo na bicie tutaj jest Hetman H6, atakowany jest goniec. I teraz czarne przegrywają, to znaczy tak, 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 skoczek g5, grozi mat i na to bicie, bicie i po prostu goniec e6. Na końcu są widełki, a jeżeli po gonie z e6 jest h6, to mam jeszcze wtrącone odejście z atakiem na niebronionego skoczka. I po h4, no, wydaje mi się, że to goniec g7 jest rozsądne. Tu oczywiście nie muszę grać tak jak zagrałem, ale znowu wydawało mi się to być logiczne, bo gram skoczek G5. Chcę chyba w niektórych momentach pobić, ale jeszcze istotniejsze wydawało mi się, że chcę zagrać F4, czyli na przykład goniec H, no goniec H6 znowu mogę pobić prawdopodobnie, ale nawet F4 też jest już ciekawym ruchem. Stąd przeciwnik pobił. Ja raczej gońcem, bo bicie pionkiem, które straszliwie blokuje gońca raczej nie wchodzi w grę. Przeciwnik skoczek e7, ja goniec a2 i przeciwnik h6. No i tu mamy kluczowy moment w partii bez w ogóle żadnych wątpliwości, gdyż białe mogą jak normalni ludzie zagrać skoczek f3, i pozycja jest mniej więcej równa, prawdopodobnie. Przeciwnik stwierdził, że król H8 by prawdopodobnie zagrał, żeby próbować zagrać F5. No i nie wiadomo jaka jest ta pozycja, bo właściwie obie strony na coś tam mogą liczyć mi się wydaje, że białe powinny tutaj może mieć jakiegoś małego plusika, ale to F5 w tym układzie może być bardzo końśliwe i też trzeba uważać, żeby nie stanąć gorzej, bo z jednej strony goniec G7 jest bezsensowny, strzela w pionki, ale z drugiej strony F5, na przykład F4 jest groźba, jak się otworzy linia F, też trzeba uważać. No takie pozycje bywają zdradliwe. Z drugiej strony, no jak białe zagrają, nie wiem, wieża D1, F5, wieża E1, ciężko uwierzyć, że tu jest zła pozycja po jakimś biciu, no to się wszystko wszystko otwiera. W dobrym momencie można też próbować skontrować D4. Mimo, że ta pozycja wygląda niewinnie, ona może być dość bogata w różne pomysły. No i tak trzeba było pewnie zagrać, ale ja, no, włączył mi się tryb czarodzieja i właściwie chyba to było beznadziejne, bo stwierdziłem, że A spróbuję sobie zagrać ostro, czyli skoczek F7. No i Cóż, to wymusza bicie, bicie król F7, no i sens cały jest w tym, żeby tutaj zagrać F4, teraz no, raczej król musi odejść, bo tego typu rzeczy wyglądają raczej słabo, gdyż ten hetman jest tutaj bardzo dobry, ja myślałem, że hetman E6, za chwilę wie, F7, no to wygląda na pograniczu wygranej dla białych, taka była moja ocena, może niesłuszna, liczyłem coś takiego, tutaj, tutaj, i ta wieża gdzieś tam sobie idzie, nawet na E7. No, wydaje mi się, że tutaj no, po wzięciu piona druga wieża wchodzi. Nie, oczywiście nie tutaj, tylko wieża na F1 i próbuje wjechać. Może oceniam to zbyt optymistycznie, ale mi się to bardzo podobało. Także po, po F4 jest Król G8. No, i teraz też mm, warto zauważyć, ja pobijam f 5 Dlaczego tak zagrałem? Bo mogłem na tę pozycję iść przy pionku na H7. Czyli mogłem w tym momencie. Od razu pobić. Nie odchodzić gońcem na A2. I grać tak to w ten sposób, ale wydawało mi się, że w tym układzie, kiedy pionek jest na H7, a nie na H6 goniec może pobić. I to jest bardzo łatwe dla czarnych. Bo w następnym ruchu na przykład skoczek C6 będzie wisiał pionek. I skoro czarne mogą tu ustawić gońca, to wydawało mi się, że to jest dla nich dobre. Może nie słusznie, ale, ale tego się obawiałem. Dlatego zrobiłem to samo. Przy pionku H6. Czyli mamy tę samą pozycję, ale teraz już bicie gońcem jest bez sensu, bo Hetman bije H6 i białe chyba wygrywają, bo mają wieże i dwa pionki za gońca i skoczka i dodatkowo król jest osłabiony. No więc przeciwnik pobił DE5. No i właśnie to jest ciekawe, bo no teoretycznie, jeżeli sobie dodamy wieże do pionka, no to jest mniej więcej tyle samo co goniec plus skoczek. I cała trudność polega na tym, żeby ocenić. Kto ma tutaj większe perspektywy? Ja chyba popełniłem błąd, bo oceniałem, że to ja tutaj jestem stroną naciskającą. Sądziłem, że fakt posiadania kontroli nad linią F jest mega istotny, a mój przeciwnik ocenił na odwrót. On uważał, że to czarne są o krok od wygranej. Że się przestawią, że goniec wszystko broni, a figury będą ważniejsze, lekkie niż, niż ciężka figura. No i trafiła kosa na kamień, bo obie strony coś tutaj sobie lubiły w tej pozycji, no i kto, kto ma rację? Chyba przeciwnik. Ja zagrałem wieżę f3. Dlaczego tak zagrałem? No bo chciałem obronić pionka, chciałem potem zagrać drugą wieżą na f1 i hetmanem na f2. To był mój plan. Natomiast ten plan jest oczywiście czasochłonny i też jeszcze nic nie daje takiego na finiszu. Natomiast mi się wydawał logiczny, bo jakbym zagrał Hetman F2 z atakiem na piątkę i na punkt F7, to po prostu Hetman D6 mogę dać szacha, król odchodzi, i koniec balu można powiedzieć. Wieża F8 przychodzi bez sensu. Dlatego zagrałem wieżą na F3 i teraz mój plan jest taki, żeby właśnie tutaj się stroić, wejść wieżą i, no i liczyć, że tam się coś dzieje. Być może nie dzieje się nic. Fresinepo na myślę zagrał tutaj skoczek C8 i tu był śmieszny moment, bo ja tak spojrzałem co to jest za ruch. On się zdziwił, że ja tak spojrzałem, bo mi powiedział. No ale to jest bardzo fajne posunięcie. To jest Mogę się mylić, nie wiem jaka jest ocena komputera, ale no, wydaje mi się, no bo oczywiście mamy analizę bez silnika, tak jak analizowałem z przeciwnikiem, że to jest naprawdę bardzo silny ruch, dlatego że trzeba było zrozumieć, że ten skoczek właściwie przeszkadza, on nic nie robi, a czarne mają teraz plan postawienia skoczka na polu D6, skąd on kontroluje pole F7, dodatkowo atakuje na E4, tak długo jak Hetman jest niebroniony. I prosty ruch, a nagle się okazuje, że wszystko czarnym zaczyna się zgadzać. I ja tego zupełnie nie doceniłem, bo jakieś takie inne ruchy typu, nie wiem, no prosty ruch Hetman D6, wieża tutaj, no to ja naprawdę... Mogę tą wieżą prędzej czy później wskoczyć i coś tam próbować robić, choć no, mogłem to zupełnie źle oceniać, może zwykłe Hetman E6 wystarczy yy, ale no, wtedy Hetman F2 atakuje tego pionka, jak tutaj, no to niekiedy mogę nawet pobić i gdzieś wierzą tutaj wskoczyć, chociaż może przesadzam, może przesadzam, może tutaj tak naprawdę nic nie ma i ja, ja to realnie źle oceniałem, to jest bardzo prawdopodobne. W każdym razie po f3 nastąpił skoczek c8, ja hetman f2 atakując pionka, broniąc pionka na h4, nastąpiło c4, najlogiczniejsze, ja teraz zagrałem posunięcie wieżą na f1. To tutaj ciekawym ruchem było hetman g3 chyba, bo jeżeli gram wieża d1 to nie ma chyba sensu, po prostu przeciwnik proponuje wymianę dam i jest właściwie niezbyt fajnie. Mm, bo jak te hetmany znikają, to ja już naprawdę mam niewiele argumentów. Mm, na przykład tak, tak. Też nie, to jeszcze nie byłoby takie złe, bo tu wieża D7. To tutaj był jakiś ruch, co przeciwnik chciał zagrać? A, może chciał wieżą gdzieś zagrać. Wieża B6 chciał zagrać, tak, on tak chciał zagrać. Wieża B6, wieża D6, wszystko się broni, mm, a ja nic nie mogę zrobić, bo oczywiście na to wieża jest niebroniana. Także to było dość nieprzyjemne posunięcie, ale ciekawe było hetman g atakując Pionka, z tym, że być może znowu można zagrać tak, bo mój przeciwnik mówił, że on w ogóle rozpatrywał coś takiego. Ale wtedy mam tutaj, i na to chyba wieża F6 mogę wygrywać albo coś takiego, bo tego typu idee: jak tutaj Hetman jest niebroniony, nie można gonić z G7, no to tu jest prawdopodobnie wygrana pozycja białych. Także po Hetman G3 trzeba byłoby jakiś inny ruch zagrać, no ale być może znowu wieża B6, bronimy pionka i. I wszystko się zgadza. Ja zagrałem wieża F1, no i tutaj znowu kolejny ciekawy moment, bo po prostu podstawiłem. To jest ruch podstawka. Może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest. Dlaczego to jest podstawka? No, czarne grają Hetman B6, proponują wymianę hetmanów. Oczywiście, być może, by to jest. Możliwe, że jakimś sposobem mogę tutaj uprościć pozycję, typu na przykład, nawet pobić i gdzieś tam w jakichś okolicznościach, akty nawet tego typu pozycje niekiedy mogą się gdzieś tam bronić, chociaż tu jest akurat chyba Skoczek F2. Bardziej chciałem powiedzieć, że no czy na przykład o tego typu ruch, tak, tak i tak i oddałem jakiś materiał, łapię aktywność i, i gdzieś tam prześladuję przeciwnika, czyli na przykład tak, 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 gdzieś tam na te pionki y, mogę naskakiwać i może to mi daje pół punktu, ale ja o tym nie myślałem, dlatego że po Hetman B6 policzyłem sobie warianty i mówię D4 super ruch, jak przeciwnik gra tak, to ja gram wieża F8. I na to gram tu. I moi mili, teraz jest piękna groźba. To znaczy, jeżeli przeciwnik zagrałby tak, a liczyłem taki ruch. Żeby nie dać mata, nie dać sobie dać mata, to jest tak, taki mat jest taki. Tada, No piękny mat, ale niestety nie trzeba w niego wpadać. Po Hetman F7 zaczynamy od tego. Król chyba na H1. No, i tak czy siak? Ja myślałem, że to jest jakaś w ogóle super frapująca pozycja. Nie ma ruchu H5, bo znowu jest piękny mat. Natomiast yy, na skoczek D6. A właśnie, liczyłem chyba skoczek D6, i tutaj jakieś. Nie, skoczek D6 to mat, to tego nie liczyłem. To co ja tutaj liczyłem? Hetman D4 liczyłem. Nie, to znowu mat. To ja już nie wiem, co, co liczyłem. A, już wiem, co liczyłem, czy nie wiem, co liczyłem. No nie pamiętam. Nie pamiętam, co tutaj liczyłem, ale wydawało mi się, że to jeszcze nie jest takie jasne. Natomiast no, to wszystko, co się dzieje po ED4, nie ma większego sensu z prostej przyczyny, mianowicie bić nie trzeba. I przeciwnik zagrał kapitalny ruch skoczek D6, który ja widziałem i myślałem, że ten ruch przegrywa, bo ja byłem pewien, że wygrywam po ruchu wieża F6, który zagrałem. I problem jest taki, że ja zapomniałem, że we wszystkich wariantach po biciu biciu, myślałem, że skoczek 4 nie działa, bo Hetman B6. Zapomniałem, że Hetman jest broniony. I ja zapomniałem o tym, tak naprawdę grając ruch tutaj wieża F1. W tym momencie zapomniałem, że tamten Hetman jest broniony. Coś mi się przywidziało. A właściwie to nawet nie tutaj, to może już gdzieś tutaj zapomniałem o tym, bo ja z daleka szedłem na tą pozycję, mówię D4, fajny ruch. No tylko, że problem jest taki, że to nie działa. Z tym, że akurat natychmiastowe bicie nie jest dobre, bo tu mam Hetman E5 i paradoksalnie białe cisną, może nawet wygrywają, bo ten skoczek nie ma powrotu. Jak wróci tutaj, to chyba dają mata, albo bardzo blisko mata jakieś wieża E6 gram, tutaj wszystko wisi. Brak koordynacji czarnych figur decyduje. No, ale właśnie problem w tym, że można zacząć od ruchu e 4 który no, jest po prostu zabójczy, i ja chciałem CD4, ale właśnie wtedy bicie, bicie skoczek E4 i jest koniec, bo teraz na Hetman E5 można czarnymi chociażby zagrać tak, może jest coś lepszego, no ale ta pozycja jest prawdopodobnie przegrana albo bardzo bliska przegranej, więc nawet tego specjalnie nie liczyłem. Także po e 4 no, wchodzimy teraz na etap taki, że wy sobie włączycie potem tę partię z silnikiem i silnik wam powie Bartel nic nie kuma. Yy, I to będzie prawda, bo ja tutaj już, prawdę mówiąc, płynąłem z prądem. Nie wiedziałem, co się dzieje, mówię. Co będzie, to będzie. Więc próbowałem po prostu nie przegrać, nie przegrać od razu i właściwie wydawało mi się, że już przegrywam na wszystkie sposoby. Bo jak zagrałbym na przykład E5, żeby tutaj związanie wykorzystać, to można zagrać bodajże chyba bicie i na hetman bije, może nawet skoczek tutaj. Na tego typu ruch to jest po prostu szach. Król. Nie może na H1, bo szach, a na król H2, no to właściwie można tu i, przepraszam, nie tu, tylko szach tutaj, i potem Hetman G7, koniec partii. Także E5 przegrywa chyba od razu. No i tak, metodą eliminacji doszedłem do wniosku, że nie przegrywa od razu, tylko Hetman G3, gdzie atakują skoczka, gdzie atakuje na G6 i próbuje tutaj coś wyczarować. Przeciwnik odpowiedział najbardziej naturalnym biciem. Warto zauważyć, że oczywiście to nie działa, bo akurat teraz fakt tej wieży na B8 działa na moją korzyść, więc DC3 szach. Była też oczywiście możliwość D3, ale to nie wiem, czy to jest dobre. Wydaje mi się, że nie. Więc DC3 szach, król na H2, nie na H1, zauważmy, bo wtedy już skoczek E4 wydawało mi się, że wygrywa, bo jest bicie z szachem i to jest bardzo istotne, więc muszę król H2. No, i tu jest oczywiście mega skomplikowana pozycja. Ja w ogóle nie podejmuję się oceny, bo no to trzeba. W... Mi się wydawało, że mam przegraną, mojemu przeciwnikowi też. I właściwie to, co działo się w partii, wyglądało bardzo logicznie. Ale, no właśnie. Przeciwnik zagrał tu Hetman C7, to wygląda dość dobrze. Można było zacząć od tego ruchu. Już nie pamiętam nawet, co ja chciałem na to zagrać. Chyba też chciałem pobić. I, I na to byśmy mieli pozycję z partii. Pytanie, czy coś daje Hetman C5, ale chyba nie. Chyba niewiele daje, więc y, może nawet mam jakiś taki ruch, może mam bicie i potem wisi też wieża. No nie wiadomo. W każdym razie mm, no, przeciwnik zagrał to, co wydawało nam się obu najbardziej logiczne, czyli Hetman C7, żeby zejść z tej przekątnej y, diagona... Y, jakiej? Linii y, i na wieża bije D6, teraz C bije B2. No, i pionek jest już bardzo blisko. Grozi dojście drugim pionkiem. No, i właściwie ja już chciałem się niemal poddawać. Bo problem jest taki, że jak na przykład Zagram Hetman bije G6, no to w tym momencie nie mam żadnego następnego ruchu. I przeciwnik wydawało mi się może po prostu iść sobie pionkiem do mety. To wydawało się jakby. No, bez żadnych perspektyw, jeżeli pobiłbym wieżą, no to jest w ogóle out of question, bo bije tutaj i, i, no i koniec partii. Te pionki muszą wygrać partię. E, także ja zagrałem ruch E5 w tym momencie, no i chodziło mi o to, że gram E5 po to, żeby, no tego gońca troszkę zamknąć. I to właściwie przeciwnika troszkę sprowokowało, bo on nagle zrozumiał, że goniec nie broni pionka i ten marsz piona może nie być taki skuteczny. Z tym, że nam wyszło, że po ruchu C3, no bo ten ruch jest kluczowy do, do oceny pozycji, tego nie zagrał Fresin w partii, że ja się tu bronię, ale prawdopodobnie nie jest to prawdą ruchem wieża BG6. Teraz mam taką małą groźbę, żeby wieża G7 Hetman, G7 Hetman C3 zagrać. I teraz, jeżeli czarne grają C2, no to właśnie tym się ratuje. Bicie, bicie szach. No i bije Pionka, znaczy tak, i chyba bije tego Pionka. No to jest chyba blisko remisu. Przynajmniej tak nam się wydawało. Może to nie być prawdą, ale tak nam się wydawało, że to może być blisko remisu. Natomiast w tym momencie. Jest ciekawy ruch wieża E8. Ja myślałem, że tutaj właściwie poddaję się. Natomiast nieoczekiwanie mam taki ruch wieża E1, że bronię tego pionka, i chwilowo nie wiadomo jeszcze o co chodzi, bo chyba, że jest taki ruch. Chyba, że jest taki. Nie, chwila. No dobrze, i, i tutaj taki ruch. Ale na to mam właśnie bicie. Tak, tak. Hetman. Tak, tak. Wieża H6. I ten wariant widzieliśmy, i wy wyglądało na to, że białe tutaj. Mają się dobrze. Także, no, liczyliśmy różne rzeczy, ale właśnie to wieża E1 w różnych momentach pomaga mi się jakoś tam obronić, ale ciężko uwierzyć, że to naprawdę działa. Prawdę mówiąc, ja w to nie wierzę. I tu gdzieś pewnie jest przegrana. Jak ona jest? Tego jeszcze nie wiem. Z ciekawością zaraz zobaczę, co wskazuje silnik. Natomiast na 100% te dwa połączone piony są tutaj gigantyczną siłą. No i to powinna być, powinna być przegrana, tak mi się wydaje. Natomiast nastąpiło tutaj wieża E8. No i ja się ucieszyłem, bo mi się wydawało, że to jest ruch zbyt wolny. Zagrałem Hetman G6. I tutaj pierwszą rzecz przeoczył przeciwnik, bo on na początku planował wieża E5, natomiast na wieża E5 mam, wydaje się, bardzo silny ruch wieża D1. I chodzi o to, że teraz niby nie mam groźby, bo na przykład na ruch C3 nie mogę wieża D8, bo jest kontrszach i zbicie wieży. Natomiast po C3 mam ruch Król H1. Schodzę z tych motywów związania i teraz chyba nie ma obrony przed wieża D8. Przynajmniej my obaj nie widzieliśmy, i tu białe, wedle naszej może nieprawidłowej oceny, wygrywają. Chociaż teraz, patrząc na tę pozycję, to się zastanawiam, czy tu nie ma jakiegoś. Chociaż nie, no, na to właśnie nie. Wie... A wieżą można pobić, tak, tak i tak. I na to jest nadal na to jest nadal mat. Tak, także. No cie, ciekawa, ciekawa sprawa, co tu się tak naprawdę dzieje. Ja nie byłem przekonany. Natomiast no wieża E5 wygląda bardzo ryzykownie. Zobaczmy, że przeciwnik miał w tym momencie 5 minut, czyli niedużo czasu i on zagrał Hetman E7. Hetman E7 z groźbą bicia pionka, ale ja nagle sobie zdałem sprawę, chociaż na początku chciałem zagrać inne posunięcie, że jak gram G3, to nagle przeciwnik ma nie, niemałą zagwostkę, Bo gdyby był mój ruch, to ja chcę zagrać E6. Oczywiście nie mogę tego E6 zagrać tutaj, bo po prostu jest bicie z szachem, więc zasłaniam się od tych motywów po przekątnej. Bronię pionka na H4 i właściwie jedynym sensownym ruchem jest tutaj właśnie bicie, bo jeżeli C3 to już mam E6, groże wieża D7, na to jest bicie, tak, Hetman D7, tego typu sprawa się tutaj pojawia. No i nawet tego, to, to nawet nie wiadomo, czy to już białe nie grają na wygraną i na to właściwie wygląda, że pod tego typu ruchu to po prostu dajemy szacha i czarne nie mają żadnej groźby, więc tylko białe mogą tutaj wygrywać. Stąd po ruchu C3 chyba właśnie E6 i białe już grają na wygraną. Może nie mam racji, może tu jest jakieś uderzenie, ale zauważcie, że na ruch C2 mam na przykład kapitalne wieże F7 i grożę matę. Więc naprawdę się tutaj dzieje. I no, przyznam się szczerze, chyba tu już jest remis, bo przeciwnik zagrał hetman e5, ja wieża d7 i teraz nie widziałem obrony, bo ja na ruch c2 mam po prostu wieża g7 i wygrywam wieżę, wygrywam partię. Yy, można te, tą wieżą próbować odchodzić, ale tu nie można, bo po prostu biję i daję mata w następnym ruchu, więc to nie, niespecjalnie dobry pomysł, natomiast jak wieża idzie na c8, to też tak, tak i biję wieżę. Więc y, może wieża na B8, ale na wieża na B8 gram po prostu wieża w 7 I wygrywam w ten sposób. Także tu chyba już po prostu jest remis. Hetman E2 nastąpiło tak, nie, tak. I ja nie mogę odejść na białe pole, bo nastąpi wymiana hetmanów i przegrywam, więc muszę iść na czarne. Ten ruch też nie pomaga, bo można na przykład dać szacha. Jak tu, to wymiana hetmanów, więc na, najlepsze co mogę zrobić, tak i nie wiem, czy tutaj nie ma jakiejś sztuczki, więc stwierdziłem, że nie ma co eksperymentować i po prostu odchodziłem królem po czarnych polach, no i to doprowadziło do remisu. Także troszkę się działo w tej partii, jak zapewne już sprawdziliście, no ocena falowała. Ja też jestem naprawdę bardzo ciekaw, co tam się tak naprawdę wydarzyło, ale jedno jest pewne, to była ciekawa partia, jestem usatysfakcjonowany, że troszkę się działo, pewnie błędów. Wiele zostało popełnionych, no ale nie myli się ten, kto nic nie robi. Ja troszkę zaryzykowałem. Punktu nie przyniosło, ale porażki na całe szczęście też nie. Choć drużyny specjalnie nie uratowałem, bo, bo drużyna przegrała 3,5 do 4,5. Ewentualna wygrana dużo by dała, no ale chyba nawet blisko jej nie byłem. Także tyle na dziś. Przypominam o łapkach w górę, przypominam o komentarzach, przypominam o subskrybowaniu kanału. No i nie zapominajcie o Akademii Szachowej Bonabanko w podcaście szachowym Jutro poniedziałek także kolejny odcinek wpada. No a od środy kolejny turniej będę wyrywalizował w turnieju Fide Grand Swiss na wyspie Man. Bardzo silny zestaw przeciwników. Mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony, bo tam naprawdę jest z kim pograć. Listę startową otwierają Karuana, Nakamura, Giri i wielu, wielu innych, także naprawdę kupa znakomitych zawodników na liście również silni. Polacy, czyli Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, jest też Michał Krasenkow, no i ja. Jest też turniej kobiet, w którym zobaczymy z tego co wiem Monikę Soczko i Oliwię Kielbasę, Także będzie naprawdę święto szachów i mam nadzieję, że będziecie to śledzić. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.